No dobra, moi drodzy, właśnie skończyłem dla Was nagrywać odcinek o tym, jak zacząć przygodę z motocyklami, moim zdaniem. I to był ten odcinek. A w tym odcinku podzielę się z Wami moimi pierwszymi obserwacjami i wrażeniami z jazdy Kawasaki 300. Dobra, mam ten motocykl pod dupą, bardzo krótko na dobrą sprawę, ale powiem Wam, że naprawdę mi się podoba. Podoba mi się to, co oni tutaj zrobili. Sprzęgło bierze bardzo delikatnie, bardzo wysoko, akurat tak sobie kolega ustawił. Ale jak widać, daje radę. Daje radę elegancko. Doszedł do paki 60. Doszedł pewnikiem do 170, a jak widać, taką normalną prędkość podróżną, czyli 100 na godzinę, trzyma sobie przy 7000 obrotów. No i bardzo mi się to podoba. No, generalnie motocykl jest na węższych gumach, dlatego również wali się jak głupi w zakręty, co zresztą widać. Może nie tak bardzo chętnie jak 125, bo tutaj jest trochę szerszy kapeć, już trzeba się trochę bardziej napocić, żeby to zrobić. Ale mimo wszystko chodzi. Sprzęcior wyposażony jest w wydeszek XLS-a i po prostu ten dźwięk jest kurwa fenomenalny. Bardzo mi się podoba. Na pewno Wam również się spodoba. Zaraz sobie jeszcze pojedziemy po takim jednym tunelu. Co Wam mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że spalanie w tym motocyklu również jest stanowi kwestii godnej poruszenia. I zapewne pali bardzo niewiele w stosunku do jakichś tam innych sprzętów. Ale na pewno jest fajny na początek. Tak jak Wam mówiłem w tym odcinku z kolei, Kawasaki 300 jest fajnym sprzętem, na który można sobie wejść. Nie jest bardzo jakiś tam porywczy, co zresztą widzieliście. Nie wciska rajdera w siodło. Ale mimo wszystko daje Wam już taką frajdę pojeżdżenia sobie szybciej. Zobaczcie, na większości 125 ta prędkość 93 na godzinę to już jest taki no, górny zakres. No one idą tam, wiadomo, no, i 160 też pójdzie, ale to się może przykro skończyć na przykład zatarciem silnika. A taka 125 w 4 osoby, no poleci Wam pakiet 20, ale to będzie już chyba wszystko. Ten natomiast 120 utrzymuje sobie w połowie zakresu obrotów. Jak widać, ludzie nie traktują mnie jak skuterzysty, podnoszą mi łapkę, także wszystko się zgadza z tym, co mówię z kolei w tym odcinku, też sobie zobaczcie. No i co, jesteśmy w połowie zakresu obrotów, 100 na godzinę. Bardzo przyjemne tempo, jak na ten sprzęt, jak na tą pojemność. Możecie sobie tym wjechać w trasę, zresztą koleżka właśnie był na tydzień przed tym nagraniem gdzieś na trasie, gdzie nieszczęśliwie zaliczył niegroźnego szlifa. Jak zwykle jakiś owad mi spaceruje pod kominiarką. No i co? Jest zajebisty. 125 mi się podobała. Fajnie mi się nią jeździło. Powróciły takie, słuchajcie, wspomnienia z dzieciństwa, można powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o ten motocykl, to powiem Wam szczerze, jest zajebisty. Nie spodziewałem się, że jest tak wygodny. Kurde. Kierownica jest bardziej pionowo ustawiona. Bardziej jak w jakiś tam motocyklach turystycznych, dlatego nie wisicie na tym motocyklu, nie leżycie na nim, tylko siedzicie w pozycji wprostowanej. Jestem trochę skitrany, żeby mi gumary nie napieprzały. Mam taką nadzieję, że jeszcze nie zapałem żadnego ekstra. Także
na pewno jest zajebiście wygodny na zrobienie jakiejś dłuższej trasy. Bez problemu myślę, że możecie sobie nim uprawiać taką turystykę motocyklową, bo tam no nie tyle chodzi o prędkość, co o to, żeby właśnie było wygodnie. Jest bardzo wąski, także jeżeli jesteś niższą osobą, szczupłą, niewysoką, to ten motocykl również jest dla ciebie jak najbardziej na tak. Zawrócimy sobie tutaj. Także dla osób mniejszych, szczuplejszych, jak najbardziej motocykl godny polecenia. Na pewno będziecie się na nim bardzo dobrze czuli. Ja się na nim dobrze czuję, nie jestem za wysoki, nie jestem jakiś tam tęgi. I jest mi na nim po prostu wygodnie. Elegancko się prowadzi, powiem wam, że pięknie, płynnie to wszystko chodzi. Ja troszeczkę inaczej bym sobie ustawił sprzęgło. No ale to jest już kwestia gustu. Nie będę tutaj koledze tego przestawiać. Znaczy jest dobrze zrobione, tak? Tylko że ja przyzwyczaiłem się do nieco głębszego sprzęgieła. No. Nie jestem w stanie wyczuć takich niższych pojemności, jak słuchajcie sprawy pod tytułem międzygaz. Po prostu dodaję za mało gazu. Nauczyłem się, że jednak jak delikatnie nawet pieprznę w manetę, to on się już wkręci o tę odpowiednią ilość obrotów. No, ale cóż. Przede wszystkim też trzeba o nim powiedzieć to, że jest po prostu ładny. On ładnie wygląda. Naprawdę. Trafia w me gusta, zielony kolorek. Ogólnie linia fajnie zrobiona. Nie widać po nim tak bardzo, że jest to taka 300, słuchajcie. Patrzysz na niego i masz wrażenie, że jest taki poważny sprzęcik. A tutaj proszę, 300. Nie wiem, pod co on podchodzi, chyba na kategorię A1 czy na kategorię A2. Nie znaję się na tych wszystkich kategoriach obecnych. Słuchajcie, to jest jakiś galimatias. Kiedyś była jedna i tak powinno zostać. Ale co zrobić, no. Zrobili to, zrobili. Widać, jest trochę upieprzony. A tak jak mówiłem, jest prosto po trasie. Oczywiście ja w takich moich filmach... Spoko. Ja w tych moich filmach, słuchajcie, jak będę brał jakieś swoje sprzęty do pojeżdżenia, to ja was nie będę zanudzać takimi informacjami, że nie wiem, no to ma pierdylion koni, 16 newtów i w ogóle tyle i tyle kosztuje, tyle waży i tak dalej, bo takie informacje możecie sobie bez problemu znaleźć w internetach. Jeżeli wpiszecie dany motocykl, którym jesteście zainteresowani i wpiszecie sobie dane techniczne, na pewno wam coś wyskoczy. Dlatego ja wam takich rzeczy nie będę podawać, ja wam bardziej będę mówić o wrażeniach z jazdy, o tym jak to mi się prowadzi, z czym mi się to skojarzy, jakie są takie pierwsze, słuchajcie, skojarzenia i odczucia. Ponieważ no tego raczej nie znajdziecie w internecie, a dane techniczne ceny już tak. W ogóle koleżka kupił go jako nówkę sztukę, prosto z salonu. Jest tam też serwisowane, jakby to ma przejechane. Aha, dobra, to jest obecny zasięg. 490 km na zbiorniku? Morda, się będę musiał z ciekawości spytać i wam wrzucę chyba jakiś napis, ile to mu spaliło na trasie. Bo myślę, że znowu na pasek na 100 km. W każdym razie na pewno zajebiście mi się go prowadzi. Chodzi malinowo, chodzi delikatnie, chodzi leciutko. Jest zajebisty, podoba mi się, kurde. Chciałbym sobie nim pojechać na jakiś tor. Wjechać taką mniejszą pojemnością na tor, zobaczyć jak to tam się spisuje. Jak reaguje na gaz? Wystarczająco. Jak na tę pojemność przystało. 120 na godzinę przy 8000 obrotów. Przyjemnie. I słuchajcie, nie mam stracha, tak? Nie telepie nim, kurde, nie wozi. Teraz to ja to zrobiłem specjalnie. Przydałby się może jakiś mimo wszystko stabilizator. Stabilizator, no. Bardzo mądrze. No, w każdym razie teraz zobaczymy, jak się zachowuje w nieco bardziej ambitnych zakrętach.
i będziemy sobie lecieć dodatkowo w tunelu. A nie strzela. Niesamowicie wręcz. No dobra. O, jak tutaj można malutko dupę wyciągnąć do tyłu. To może być problematyczne. Spokojnie się na nim składać można. Bez problemu. Fajne jest, naprawdę mi się podoba. Zaraz może się jeszcze gdzieś zatrzymamy, to wam zrobię takiego małego walkarounda krótkiego. Zobaczycie go sobie. No, zejdę sobie może na stację. Zejdę z niego i wam pokażę, jak wygląda naokoło. A ponieważ dzień ma się ku słońce ma się ku zachodowi, to trzeba już będzie chyba się powoli zawijać. Najebiście jest wygodne, powtarzam się, ale to jest naprawdę bardzo ważne, słuchajcie. Fajnie mi się na nim siedzi, wygodnie. Bez kitu. I nawet w tej prędkości nie musicie się składać, wiecie, ta szybka dużo daje, w ogóle nie czuję pędu powietrza na sobie, także to jest też fajne. Dobra, słuchajcie, tak wygląda. Tak wygląda nasza czysteczka. Jak zawsze śmietnik, na przedniej owiewce mały cmentarz. Dobra, lecę. Dobra, nie wolno tu stanąć, trudno. Ale mniej więcej tak on wygląda. Dobra, moi drodzy, co tu dużo mówić, zajebisty motocykl. Jeśli tylko chcieliście go sobie kupić, to go sobie kupcie. Polecam wam go chyba jeszcze bardziej niż obieskę piątkę na początek, jeżeli wasza kategoria na to pozwala, to wydaje mi się, że spokojnie możecie wsiąść na ten motocykl i nic wam się nie powinno stać. Nie wiesz, nie jest to jakiś zbrodniarz, demon prędkości, ale na pewno da wam dużo fanów z jazdy. Sprzęt godny polecenia. Zajebiście mi się na nim jeździ. Na pewno bardzo fajny na początek. To nie podlega w ogóle żadnym pytaniom. Jeżeli tylko wasza kategoria na to pozwala, to możecie sobie na niego wsiąść. A postaram się jeszcze wziąć na jazdy Hondę 300. Zobaczymy, co uda się z tego zrobić. Z tego. W tym kierunku co się uda zrobić. Mam nadzieję, że się uda. O, jakaś gruba rozpierducha na mieście widzę. Trzy straże poleciały, jedna solidna. No nic, no. Naprawdę zajebisty sprzęcior. Przyjemny w jeździe, przyjemny w odbiorze. Zajebiście wygląda. Fajnie chodzi. Kurde, czego więcej chcieć. Na miasto! Ideal. Zdecydowanie. Nawet chyba na jakąś taką, wiecie, delikatną turystykę polegającą na zwiedzaniu, jeżdżeniu po jakichś takich mniejszych dróżkach, na jakichś autobanach. Bo tutaj jak widać do tego, to trzeba go było
mocniej pałować, ale jestem pewien, że jeżeli by się sobie jeździli na jakichś takich mniej ruchliwych dróżkach, bardziej urokliwych, to jak najbardziej docenicie ten motocykl, bo jest naprawdę fajny. No cóż, moi drodzy, nie ma tu dużo gadać, jadę go odstawić, niestety. Robi się już dosyć ciemno, kończy mi się miejsce na karcie, a w zasadzie bateria, gdyby nie to, na pewno pojeździmy sobie nim dłużej. Może jeszcze będzie kiedyś okazja pojeździć nim sobie w takim bardziej miejskim ruchu. Ale chodzi zajebiście. Kurwa, skrzynia chodzi malinowo. No nic dziwnego, jest to nowy motocykl. A przyspiesza mniej więcej tak, jak widzieliście. Także, jeśli chodzi o mnie, wystarczająco. To jeszcze raz, dla publiki pomachaj. Ty na torze nią byłeś gdzieś, czy nie? Ale fajnie się wali. No tak, to prawda. No nic, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie kolejnego odcinka, wysłuchanie tego, co miałem wam do powiedzenia. Zapewne nie było tego dużo, nie było to zbyt mądre. Reasumując to w jednym słowie, powiedziałbym wam tak. Zajebisty jest ten sprzęt, naprawdę, podoba mi się. Jestem w stanie go wam polecić z czystym sumieniem, jeżeli tylko wasza kategoria na to pozwala. Śmiało możecie na niego wchodzić i cieszyć się jazdą. Na pewno będziecie mieli jeszcze większy ław niż ja, bo jest fajna sprawa. Także dziękuję za obejrzenie, zapraszam was do mojego Facebooka, Instagrama, tam znajdziecie zdecydowanie więcej aktywności. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym motocyklu, czy chcielibyście go jeszcze kiedyś zobaczyć w jakimś odcinku. Chyba że macie jakiś inny typ motocykla, który chcielibyście zobaczyć na kanale, to również o tym napiszcie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie. I co, standardowo widzimy się, słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka.